pytań na raz. Jeszcze raz. Stałeś już? No i właśnie nie. No to, bo tak latacie. Bartuś, banery mogę iść tam na chłodnię? Tak, jak najbardziej. Gdzie tam masz miejsce, tam dawaj, proszę cię bardzo. Bo to masz tak, tu ochrona karku, a tak, tu czoła. O. No i chłopie. Sportowo. I zestaw mechaników i drugiego. Dobra, teraz tak, no to zanim on tam dojdzie, marchewki chcieliście? Ile? 3 sztuki, tak? Podstawowa rzecz, jaką oczekuję. Pasy szelkowe, ja będę zaraz obchodził auta, mają być pasy szelkowe. 2 kaski, gaśnica minimum 2 kg. Maty pod auto. Dzisiaj mamy pogodę jaką mamy. Będą na pewno wycieki. Chyba z twojego. Który to? Jedziemy za domek. I ustawiamy się tu za domkami, jeden sznurek przejeżdżamy tutaj za sceną. Mam nadzieję, że w tym roku ogrodzenia nie będę naprawiał. A gdzie twoja reklama? Cieczko na nie ma. Kto jak betony o, czy ja coś, to zamówię. Tu reklama, cieczko, welding, spawa, dupy, także... Dupa w trójkąt. Śmiało można ładować. Można ładować. 3 km stąd. Ktoś tego nie zrobił standardowo, muszę sam to zrobić, muszę gaśnicę jeszcze tylko rozmieścić po torze. Słuchajcie, maski zakładamy, jeżeli turbo ma mieć maskę. Ja mam mieć maskę, ja mam matkę w chałupie. Maseczkę ja z maską, to ja do tej beczki możemy dojeżdżać. Bo przy zgubie takie coś to... Dziękuję. Słuchajcie! Możecie się ustawać w kolejce, zaraz ktoś tu przyjdzie. Następne i znowu telefon. Trzy, 4 start. Patrz, ja cały czas mówię przez mikrofon. Pamiętajcie, które koło dotknie środkowej linii, ten wygrywa. Zapraszam. Cały czas walczę stary z nim, bo olej cały czas leje i teraz będę tak. Będzie tak, inicjacja driftu na pierwszym betonie, z lewej strony beczka, dolatuje do piłki po prawej stronie, piłkę ma ruszyć, kiss the walla razem z balonem i wraca już po swojemu. Mamy 2 przejazdy. I z 2 przejazdów wybieramy jeden konkretniejszy. Robimy to dla fanów. Proste jak dudką ciasty. Dokładnie. Tak, 68. kulminacyjny moment. Zamknąłeś skalę. Teraz dziękuję. Siema, witajcie wariaty. Ogólnie jesteśmy już po imprezie Drift Show Dynów, 5. edycja. Zakończyliśmy sukcesem bez żadnego pożaru, helikopteru. Pogoda nam dała dzisiaj w kość, naprawdę było gorąco, 35 stopni. Znowu nam przeszkadzają. Ładują właśnie, chłopaki się ładują już na lawetę, mamy godzinę 19, także... To była impreza dla chorego Antosia Dudy. Zbieraliśmy pieniążki dla niego. Co mogę dodać? Dużo dobrego driftu. Myślę, że z roku na rok jest poziom coraz większy. No i co więc? Opinia jakaś, słucham. Bardzo dobrze się jeździ. Czekaj. Nagrywamy, kurde! Musiał ciąć materiał, kurde. Będzie musiał. To nasza taka dosyć nietypowa, był dosyć ciężki, ale dogarnięcie do wyjeżdżenia. Myślę, że... Czekaj, stój! Teraz na koniec... Słychać? Na koniec każdy się wjechał, nie? I wiesz, tak naprawdę teraz. Wiesz, tak, teraz, no ale... To jak wam się podobały zawody? No myślę, że bardzo fajna opcja, żeby sprawdzić w ogóle się, wiesz, w tym technicznym drifcie. Tak, naprawdę. Tak. Każdy był ciekawy. Tak, każdy podchodził do zeszytu, sprawdzał wyniki, kto ile zdobył punktów. Mamy tu jeszcze kolejnego speakera. O, on jest wygadany. Tak. Także super wszystko. Tylko straszny palnik. Tak grzało. Bardzo wielkie podziękowania dla naszych sponsorów, którzy dołożyli wielką cegiełkę, jeżeli chodzi o tą imprezę. Pomoc była naprawdę bardzo duża, bo bez tego byśmy sobie nie poradzili. Podziękowania dla wszystkich załóg ze strefy driftu. Pokazaliście naprawdę mega fajną robotę. Tym bardziej, że w tym roku nie muszę wymieniać ogrodzenia. Myślę, że jednak te betony zrobiły troszeczkę takie odstraszenie od tego. Strefa tuning, mega fajne bryki nas zawitały. Chcielibyśmy podziękować dyrektorowi MOXIT w Dynowie, Łukaszowi Dominowi, za to, że pozwolił nam zrobić imprezę tutaj na placu Błękitny San. I jeszcze przede wszystkim chcielibyśmy podziękować burmistrzowi miasta Dynów, panu Frańczakowi. Dzięki śliczne, że byliście z nami, przyszliście naprawdę tłumnie, także czekamy na następne wydarzenie. Widzimy się za rok. Cześć! Just let me fall to my Just let me fall to my grave.